kochani, ja właśnie powiedzmy, że wstałam i trzymam sobie tak to oko, bo mam jakby zadrapane je. W sensie po prostu mam, pani mi powiedziała na pogotowie okulistycznym, że to jest erozja na środku oka i strasznie mi kłuje to oko. I tak naprawdę to jest jedyne, co mnie tak naprawdę najbardziej boli po całej walce, bo cała reszta to tak naprawdę odczuwam całą resztę, tak jakbym była po treningu. Moje usta tylko nie wyglądają zbyt wyjściowo też. I w sumie oko drugie też jest podbite lekko. Ja teraz lecę coś zjeść i potem wam poopowiadam o moich odczuciach, jak mnie trochę to oko przestanie boleć, bo muszę pojechać po maść przeciwbólową. Bo teraz ciężko mi w ogóle trzymać te drugie otwarte, bo wtedy tym mrugam trochę i wtedy mnie boli. Nagrywam to story tak naprawdę na raz i od razu dodaję, więc jeżeli gadam jakieś głupoty, to przepraszam, ale po prostu nie dam rady nagrać drugi raz, bo praktycznie cały czas chodzę z zamkniętymi oczami. Ale to mówię, jak będę wracała do domu, to wtedy wam ponagrywam jeszcze moje odczucia. Ale jestem też ciekawa, jeżeli chodzi o wasze odczucia, jak wam się walka podobała. Możecie tutaj mi pisać, ja postaram się poczytać, albo ktoś mi poczyta. I słuchajcie, jutro zaczynam trasę koncertową. Mocne.